Trochę się czuję jak dziecko, bawiąc się tutaj wodą w Oławie. Tym bardziej, że sama nazwa Oławy z tego staropolskiego takiego rdzenia Oła związana jest z wodą. Ol, od olewania, lania. Nie w tym znaczeniu takim złym. W każdym razie to miasto po raz pierwszy było gdzieś w zapiskach w XII wieku wymienione i było bardzo ważnym ośrodkiem polskości. Ale nie tylko, bo tutaj dzieją się różne rzeczy, bardzo interesujące. I jeszcze o tym opowiem, to miasto nie miało za dużo szczęścia do różnych historii swoich, bo było ciągle niszczone, palone. Jedną z najtragiczniejszych takich sytuacji w historii to był 17 czerwca 1642 roku, kiedy Szwedzi spalili Oławę całkowicie, doszczętnie. Właściwie trzeba było odbudować to miasto na nowo. Na szczęście zachowała się barokowa wieża ratusza, zachowało się kilka takich elementów. Z tego starego ryneczku gdzieś są takie punkty bardzo fajne. To jest w tej chwili pięknie odnowione, kolorowe miasteczko, bardzo sympatyczne i ciepłe, z interesującą historią i z takimi miejscami, do których warto koniecznie zaglądać. Niewątpliwie miasteczko bardzo ciekawe, koniecznie warto tutaj wpaść. My zajrzeliśmy tutaj pod pretekstem rajdu samochodowego, przy okazji przypominając różne rzeczy. A opowiadać będziemy i o samym mieście, i o fascynującej, niezwykłej historii słynnych oławskich objawień, do których też od czasu do czasu warto wrócić jako do pewnego fenomenu lat 80. z czasów stanu wojennego. O tym wszystkim chociaż troszkę w Tropicielu zapraszam. Bardzo fajnym elementem związanym z historią Oławy jest to, że w pewnym momencie osiedlili się tutaj ludzie z Walonii, po prostu kupcy, przedsiębiorcy, tkacze walońscy i stąd zresztą w herbie Oławy jest ten kogut, który do dzisiaj się zachował i jest symbolem tamtych czasów, a mówimy o historii sprzed 600 lat, także to jest taki bardzo fajny element, który pozostał w tej historii oławskiej zachowany. To też jest bardzo ciekawe w tym wszystkim. Też były tutaj grupy żydowskie, bardzo niewiele tych historii związanych z Żydami oławskimi zostało. Jest chyba około 30-40 nagrobków macew na zachowanym cmentarzu żydowskim. Co ciekawe, to nie hitlerowcy zburzyli ten cmentarz, chociaż w czasie Nocy Kryształowej w 1938 roku spalono miejscową synagogę i zniszczono domy modlitwy. To jednak zostało tych kilkadziesiąt macew i dopiero potem w czasach komunistycznych on został właściwie zupełnie zniszczony, a potem szczęśliwie troszeczkę gdzieś tam tą pamięć przywrócono. W każdym razie fajny jest ten kogut i bardzo mi się podoba, tak jak i ta niesamowita wieża, zresztą z bardzo fajnymi figurami tam na górze. Skoro jesteśmy w Oławie, to trudno nie wspomnieć o panu Kazimierzu Domańskim, o kulcie, o całej akcji z 83 roku, o powstaniu tutaj specjalnego kościoła, o wizjach i o książce Kult, którą napisał Łukasz Orbitowski, w której opowiada o całej historii z tamtych czasów. Fascynującej, absolutnie fascynującej, super ciekawej i bez względu na to, kto jak podchodzi do tych wszystkich historii, czy z jakąś głęboką wiarą, czy z poczuciem kpiny, czego nie uznaję, mimo że nie jestem specjalnie człowiekiem wierzącym, to jest to fascynująca opowieść o tamtych czasach, fascynująca opowieść o czasach PRL-u, o roku 83, beznadziei, stanie wojennym i o tym wszystkim, co się działo w całej Polsce i o tej głębokiej potrzebie ludzkiej, żeby znaleźć trochę mistyki, trochę koloru, trochę czegoś niezwykłego w szarym życiu. Tak się wtedy wydarzyło na tych działkach, z tyłu, za nami. Ale nie tylko o tym Wam opowiemy, bo skoro jesteśmy w Oławie, to w ogóle warto wspomnieć co nieco o tym naprawdę wspaniałym, bardzo interesującym historycznie miasteczku. Oczywiście książka Łukasza Orbitowskiego, o której wspominałem, to nie jest jakiś specjalnie super ekstra opis reportażowy tego wszystkiego, ale warto ją przeczytać. Natomiast tak naprawdę, tak jak mówiłem, najbardziej interesujące w tym wszystkim jest to, że w życiu każdego człowieka są takie momenty, kiedy po prostu odczuwa jakąś głęboką potrzebę duchowości, jakiegoś zmierzenia się ze światem, który jest okrutny, który jest pełen nieszczęść w taki sposób, żeby poczuć jakąś ulgę. I ja sobie to trochę tak od strony takiej psychologicznej tłumaczę, przynajmniej na własny użytek. Jak Wy do tego podejdziecie,
Nie wiem, ale to są właśnie te działki, o których mówiliśmy, na których zadziała się cała ta akcja. Fascynująca. Sprzeciwiał się temu Kościół katolicki, sprzeciwili się komuniści. Paradoksalnie, wykpienie przez Wojciecha Jaruzelskiego całej akcji spowodowało, że jeszcze więcej pielgrzymów zaczęło przyjeżdżać tutaj do Oławy. Potem w 1985 roku były takie konkursy w telewizji ówczesnej komunistycznej, kiedy były konkursy miast i wtedy również pokazano Oławę. Jeszcze bardziej to podbiło. To było niesamowite. To był jeden wielki bunt o podłożu religijnym. Z perspektywy czasu okazało się to wszystko trochę ściemą z mojego punktu widzenia, bo Kościół początkowo się buntował, potem powstał fantastyczny budynek, który zbudowali tutaj wierni na miejscu, zresztą z całej Polski. No i w końcu od tego buntu do przejęcia jakby całego kultu przez Kościół upłynęło w sumie jakieś 16-17 lat i tak się to w pewnym sensie skończyło. Wszystko opadło w dół i teraz jest już po prostu normalnie, czyli trochę nudno, ale opowieść fascynująca, tak jak fascynująca jest po prostu natura człowieka. 20 lat temu rozpoczęła się cała historia z tymi fascynującymi sprawami objawień, ale same objawienia, jak już mówiłem, to jest jedna rzecz i ten aspekt religijny. Druga sprawa to jest niesamowita energia ludzka, jaka wtedy wybuchła i to też podziwiam. Po tym, jak Kościół katolicki to wszystko przejął, mimo że początku uważał, że to jest sekta, buntował się wobec tych objawień, no ale jednak kilkadziesiąt tysięcy wiernych w okolicy i setki tysięcy wierzących w całe objawienia w Polsce oraz wspaniały budynek postawiony za prywatne pieniądze, no to jednak był łakomy kąsek, żeby to przejąć w swoje ręce i tak się stało. Natomiast tak naprawdę największy szacunek i największy podziw mam dla tych ludzi, którzy setkami, tysiącami przyjeżdżali tutaj, robotnicy, inteligencja, ludzie prości, ludzie wykształceni, ludzie szaleni, ludzie głęboko wierzący, po prostu antykomuniści, właściwie cały przekrój społeczny przyjeżdżali, żeby pracować społecznie, żeby ten kościół wybudować. Zresztą jak to było w tamtych czasach, robiło się też tak, żeby trochę oszukać komunistów, a później różne inne władze, które wyrażały zgodę, bo tak naprawdę kościółek był budowany w taki sposób, że na początku był po prostu stodołą oficjalnie i dopóki to były fundamenty, to nikt nie mógł się do tego wszystkiego doczepić. To też bardzo mądre myślenie, bardzo interesujące. Jak powiedziałem już kilkakrotnie, fascynująca historia, warto do niej wracać, warto poczytać o tym wszystkim, bo to jest część takiej naszej ludzkiej duszy, głębokiej. Więcej już tutaj nie będę się mądrował i gadał na ten temat. Sami widzicie, jak niezwykłe miejsce powstało. Czy się jest religijnym, czy nie. Szczególnie dzisiaj, kiedy Kościół robi różne bardzo dziwne rzeczy, to ta opowieść sprzed 20 lat jest naprawdę niezwykła i głęboko fascynująca, jak prosty człowiek, który wchodzi do swojej szklarni, żeby zająć się pomidorami, doznaje w głowie czy prawdziwych, czy wyimaginowanych objawień i jakoś wybucha mu serce taką miłością do człowieka, do ludzi, do tego, co jest dookoła i z tego dzieją się potem rzeczy niezwykłe. Tak jak już mówiłem, Oława nie ma szczęścia, po prostu. Zostały tutaj jakieś takie punkty, takie resztki dawnej świetności. Tak samo jest z zamkiem. Tak naprawdę ten zamek był niesamowity. Zaraz zresztą zobaczycie na grafice, która zachowała się z czasów XVIII-wiecznych. To był piękny budynek z nowoczesnymi fortyfikacjami, jak na tamte czasy, z rzeką, która była wykorzystywana dodatkowo. Potem to wszystko podupadało. No aż w końcu został tak naprawdę tylko ten odrestaurowany w latach 60. XX wieku fragmencik, gdzie mieści się teraz Urząd Miasta. I szczęśliwie, że został chociaż taki fragment, bo z tego pięknego kompleksu poza tym właściwie nie zostało za wiele. Szkoda, bo te same założenia pałacowe były niesamowite. Pałacowe mówię, bo oczywiście to był taki zamek-pałac, jak wiele w czasach baroku budowanych, gdzie jednocześnie była to rezydencja i jednocześnie miała oczywiście charakter obronny. Pierwszy zamek w Oławie powstał jeszcze w XIV wieku. Potem miał właściwie cały czas pecha od swojego powstania. A to zarazy, a to wojny husyckie, które całkowicie zniszczyły miasto. Zamek spalono doszczętnie. Potem miasto się odbudowywało. Przypomnę ich te korzenie walońskie, francuskie, sukiennicze elementy w tym wszystkim. Naprawdę świetnie od strony gospodarczej prosperujące od czasu do czasu miasto upadało. Potem w XVIII wieku kolejne wojny. Wcześniej jeszcze wojna 30-letnia. No, cała masa nieszczęść, które powodowały, że Oława nigdy nie stała się jakimś
jakimś takim bardzo potężnym ośrodkiem, jeśli chodzi o gospodarkę i jakąś taką też swoją urodę. Chociaż myślę, że te takie elementy drobne, które znajdziecie w całym mieście, naprawdę warto tu przyjechać, bo to bardzo przyjemne, takie senne, ciepłe miasteczko, pozwolą Wam trochę popracować z wyobraźnią. Jak sobie tam podoczytujecie różne rzeczy, bo objętość naszego programu jest za mała, żeby tak szczegółowo tym wszystkim opowiadać, to mam wrażenie, że ktoś, kto ma w sobie trochę takiego ciepła, takiej wyobraźni historycznej, odnajdzie te elementy i poczuje się tutaj świetnie. Zobaczcie, jak to wspaniale wygląda, jak to musiało być absolutnie niezwykłe, kiedy cała ta okolica w ten wielki prostokąt, łącznie z obwarowaniami, które były tutaj na tych plantach, które są dookoła, na tym skwerze, który otacza obecne pozostałości po dawnym zamku, jak było to wszystko w rozkwicie. Fascynujące było to miejsce. Ale na razie pozostaje nam wyobraźnia i chociaż ten moment. To jest ulica Cicha. Tutaj są pozostałości po cmentarzu żydowskim. Jak widzicie, głównie są to macewy, które przypominają o tym, że cmentarz ten powstał w XIX wieku i właściwie zakończył swój żywot przed II wojną światową w czasie Nocy Kryształowej, czyli w 1938 roku. Powstał w 1818 roku, dlatego że historia Żydów oławskich jest, no, jak zwykle dosyć tragiczna i ciekawa. Pojawili się tutaj mniej więcej w XIV wieku, potem były pogromy, potem przez prawie 200 lat Żydów nie było, potem znowu się osiedlili, również dzięki Jakubowi Sobieskiemu, czyli synowi króla Jana III, który był protektorem Żydów, pomagał im w rozwoju gospodarczym i dzięki temu też wzmacniał rozwój gospodarczy Rzeczpospolitej ówczesnej. W każdym razie ta historia jest fascynująca także dzięki kilku postaciom, chociażby Katarzynie Mann, żonie Tomasza Manna, tego słynnego Tomasza Manna, tak noblisty, który o jednym z mieszkańców Oławy, o Alfredzie Izraelu Pyrgensheimie, czyli ojcu właśnie tejże Kateryny, pisał w jednej ze swoich książek. To była właśnie taki pierwowzór jednej z postaci literackich Manna. To też jest fascynująca rzecz, do której warto wrócić. Ale a propos Alfreda Izraela Pyrgensheima. Postać niezwykła, matematyk, wybitny muzyk, przyjaciel Richarda Wagnera, z którym korespondował. Człowiek, który przetransponował jego utwory na fortepian. Przypomnę, Wagner, ten, którego naziści uznali za w ogóle symbol niemieckości w ogóle do bólu i właśnie jest taki wzór hitlerowski, przyjaźnił się z żydowskim matematykiem właśnie stąd, z Oławy. Zresztą to jest w ogóle fascynująca historia, bo sam Pyrgensheim potem, kiedy zainwestował swój olbrzymi majątek w czasie I wojny światowej tuż po, jako patriota niemiecki, we wspieranie wysiłku wojennego Niemiec, potem po dojściu Hitlera do władzy był oczywiście niszczony niesamowicie, mimo że był już bardzo, bardzo starym człowiekiem, jak na tamte czasy powyżej 70, bo na emeryturę przeszedł w roku 1922 i tenże człowiek, który ma na swoim koncie wybitne odkrycia matematyczne, został potraktowany w sposób, jak zwykle w takich sytuacjach, absolutnie okrutny. Odebrano mu całkowicie majątek, po drodze zresztą musiał go wyprzedawać, miał między innymi wielką kolekcję sztuki i potem stała się rzecz niesamowita. W 1939 roku, kiedy ostatecznie właściwie w Niemczech zaczęto rozwiązywać kwestie żydowskie, zamknięto granice i pomału właściwie większość niemieckich Żydów zaczęła trafiać do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec, a potem, kiedy pokonana została Polska, do obozów na terenie dawnej II Rzeczpospolitej. Między innymi zresztą mamy ślad jednego tutaj z Żydów oławskich, który trafił przez Berlin do getta łódzkiego i tam zginął. To z Pyrgensheimem było inaczej. Wstawili się za nim ludzie, którzy byli z najbliższym kręgiem Hitlera wręcz zaprzyjaźnieni. Ludzie właśnie z potomków rodziny Wagnera, ludzie związani z Rudolfem Hessem, tak, z tym Rudolfem Hessem, jednym z głównych SS-manów. I dzięki temu rodzina Pyrgensheimu, wyprzedając majątek, płacąc ten słynny podatek od wyjazdu z Rzeszy, czyli krótko mówiąc tak naprawdę pozwalając się obrabować przez hitlerowskie Niemcy, trafia do Zurichu i tam umiera. Wkrótce potem umiera jego żona, która myślę, że w geście rozpaczy, ale też w geście buntu pali całą korespondencję swojego męża z Richardem Wagnerem, jakby ucinając symbolicznie te wszystkie związki fascynującego rodu z w tym czasie hitlerowskimi Niemcami. To jest niezwykła opowieść, która tu się zaczyna i w pewnym sensie robi takie kółko razem z naszym przyjazdem tutaj. Opowieść, która właśnie jest na film, no powiedzmy sobie szczerze, to jest niezwykła rzecz. Także ta Oława może fascynować również od tej strony. A teraz po prostu sobie tutaj trochę po cichu pobędę. I to jest koniec naszej wizyty w Oławie. Mam nadzieję, że Was zachęciliśmy, żeby tu przyjechać, bo to jest bardzo fajne miasteczko.
Zaczęliśmy od wody, bo w końcu stąd się wzięła nazwa miasteczka i tą wodą skończymy. Po prostu. Cześć tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTubie, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, a tropiciel to każdy z was!